Obrazki nie z wystawy. Są tacy ludzie, takie obrazy, czasami takie wystawy, w ogóle jakieś takie zdarzenia, które wywierają na nas niezatarte piękno. To objawia się czasami od razu, a czasami dopiero po jakimś czasie i wtedy, kiedy przetrawimy to spotkanie, czy to, co zobaczyliśmy, czy to, co nam się zdarzyło, okazuje się, że to było dla nas bardzo ważne. Takim doświadczeniem, taką sytuacją dla mnie było spotkanie z Jerzym Mierzejewskim, który wtedy, kiedy poznaliśmy się, miał już ponad 90 lat, czyli był człowiekiem w słusznym wieku, o niebywałej inteligencji, człowiekiem, z którym można było porozmawiać na każdy właściwie temat, a specjalnie na temat malarstwa, ponieważ był osobą wielce kompetentną w tej dziedzinie. A to, co na mnie zrobiło wrażenie, to poza jego osobowością, oczywiście jego malarstwo. Znałem je wcześniej z reprodukcji. Reprodukcje malarstwa mają to do siebie, że niestety nie są to obrazy, są to tylko ich jakieś namiastki. Ja się zetknąłem z tym dosyć dawno, bo na początku lat 90. i już wtedy te zdjęcia, które zobaczyłem w jakimś czasopiśmie dla pań, wydawały mi się zapowiedzią czegoś niezmiernie interesującego, czegoś, co jest, z czym wcześniej nie miałem okazji się zetknąć, przynajmniej w polskim malarstwie. Tak się składa, że ta wystawa, o której chcę powiedzieć, miała miejsce w Chorzowie, w Galerii MM. A profesor Jerzy Mierzejewski jest postacią niezwykłą. Przez 25 lat, od 1950 do 1975 roku, uczył polskich filmowców, tych najwybitniejszych z tamtego czasu, z tej tak zwanej szkoły filmowej polskiej, uczył ich kompozycji obrazu filmowego. Jeżeli przypomnimy sobie filmy z tamtego czasu i filmy, które ci operatorzy czy reżyserzy kręcą do tej pory, to widzimy, jak ważny w ich dziełach filmowych jest właśnie obraz, jest właśnie ten aspekt wizualny. Jak wiele tamte filmy i zdjęcia w nich robione mają wspólnego z malarstwem, a przynajmniej, że to malarstwo gdzieś tam odcisnęło piętno na wyrazie tych dzieł. Jerzy Mierzejewski malował obrazy bardzo skromne. I chyba w tych właśnie jego obrazach widać wszystkie jego fascynacje z młodości, te fascynacje, kiedy przyjaźnił się ze Strzemińskim, którym się fascynował, kiedy poszukiwał jakichś swoich sposobów na bycie nowoczesnym, na bycie w modernizmie. I w obrazach, które były na rzeczonej wystawie, widać, jak to wszystko zostało przepracowane, przetrawione i znalazło swój własny, rozpoznawalny, ale zarazem niezwykły wyraz. To była wystawa, o której trudno właściwie opowiedzieć w taki sposób, że wybieramy sobie jakiś obraz. Ale ponieważ tytuł serii zobowiązuje, zastanawiam się cały czas nad dwoma obrazami. Jeden był już zupełnie prosty. Najprostszy z możliwych. Było to wnętrze pracowni. Nie pamiętam tytułu tego obrazu. Zresztą nie pamiętam żadnego z tytułów obrazu, ponieważ przyglądałem się obrazom. Wyjątkowo akurat w wypadku tego artysty wyjątkowo najważniejsze są obrazy, nie to, o czym opowiadają w tym takim najprostszym tego słowa znaczeniu, nie to, jak wirtuozersko są namalowane, bo nie są, i nie to, no powiem, Jerzy Mierzejewski jest na antypodach kogoś takiego jak Giovanni Battista Tiepolo na przykład, którego sporo obrazów miałem okazję zobaczyć w Wenecji. I który jest, nie wiem, postacią w rodzaju
liberacze malarstwa. Nie do oglądania, nie do oglądania. Każdy kawałek tego obrazu to jest jeden wielki popis. Więc właśnie u Mierzeliwskiego jest zupełnie inaczej. Nie ma żadnego popisywania się. Jest po prostu systematyczna, skupiona obserwacja przedmiotu, otoczenia, tego jak ten przedmiot funkcjonuje w świetle, jak to wszystko się zmienia w takich ćwierćprzesłonowych drgnieniach światła. Te obrazy można oglądać równie dobrze z bliska, badając ich tkankę, badając ilość dotknięć pędzla i równie dobrze można im się poddać, prawie że jak abstrakcyjnym kompozycjom, patrząc na nie z daleka. Problemem tego malarstwa jest jego skromność. To znaczy tak trudno opowiadać o tych obrazach, bo trzeba je zobaczyć. Mało tego, samo zobaczenie fotografii nic nie daje, kompletnie. Nie widziałem jeszcze dobrych zdjęć tych obrazów, może poza czarno-białymi. Z tymi obrazami trzeba po prostu obcować. Gorzej, niedobrane światło zabiera im połowę wartości. To nie znaczy, że ich się nie da oglądać w zbytnim natężeniu światła, czy w zbyt małym świetle. Da się oglądać, one są dalej piękne. Ale one nie są wtedy, nie śpiewają do nas swojej pieśni w pełni. Po prostu trzeba się im przyjrzeć w odpowiednich warunkach i lepiej być samemu, nie rozmawiać z nikim na temat tych obrazów. I drugi obraz, drugi. Może ten będzie łatwiejszy do sfotografowania. Obraz z klamką. Szpitalny. Tak mi się wydaje, że szpitalny, takie miałem odczucie, że jesteśmy w szpitalu, że oglądamy kogoś, kto jest po drugiej stronie. Każdy z nas był w szpitalu, jeżeli nie sam, to u kogoś. Widział, jak to wygląda. I ten rodzaj osamotnienia, który w szpitalu dopadnie każdego, kto złapie za tą chłodną klamkę i przejdzie na drugą stronę odbicia w szybie. Tego się chyba lepiej nie da namalować, bo nie można epatować jakimiś drastycznymi rzeczami, które czekają nas w szpitalu. Natomiast można pokazać ten rodzaj osamotnienia. I myślę, że nawet w tym obrazie z klamką udało się to lepiej, niż mogłoby się to udać, gdyby filmował to doskonały operator. I to jest przewaga malarstwa nad filmem.